w którym poczujesz tchnienie grozy. Dorothy Leaf Sayers. Podejrzenie. Część pierwsza. W miarę jak atmosfera w wagonie kolejowym gęstniała od dymu tytoniowego, pan Mamery coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że śniadanie mu nie posłużyło. Co mogło być nie w porządku: ciemny chleb, bogate witaminy, zgodnie z zaleceniami dietetyka pisującego w Morningstar. Bekon podsmażony także chrupą rozkosznie, jajka sadzone, ledwie ścięte, kawa przyrządzona tak, jak tylko pani Saton umiała ją zaparzyć. Ta pani Saton to istny skarb, coś, za co losom należało dziękować, albowiem Efel od czasu swego kryzysu nerwowego ubiegłego lata doprawdy nie była w stanie męczyć się z niewyszkolonymi służącymi, które przychodziły i odchodziły w burzliwym tempie. Biedu lata, Efel. Tak niewiele w ostatnich czasach trzeba, żeby wyprowadzić ją z równowagi. Pan Mamery, usilnie starając się zignorować coraz silniejsze zaburzenia trawienne, miał nadzieję, że do jakiejś choroby nie dojdzie. Niezależnie od tego, jakie kłopoty wywołałoby to w biurze, strasznie by to zmartwiło Efel, pan Mamery zaś poświęciłby bodaj swe mało ciekawe życie, byle tylko oszczędzić żonie choćby chwili obawy. Wsunął do ust tabletkę na trawienie. Ostatnio przyzwyczaił się do noszenia ich ze sobą. Rozpostarł gazetę. Nie wyglądało na to, by zawierała coś naprawdę ciekawego. Ktoś tam zgłaszał w Izbie Gmin interpelację w sprawie liczby maszyn do pisania używanych w resortach rządowych. Książę Wali z uśmiechem na ustach otworzył ogólnokrajową wystawę obuwia brytyjskiej produkcji. W łonie partii liberalnej nastąpił nowy rozłom. Policja ciągle jeszcze poszukiwała kobiety, o której sądzono, że otruła całą rodzinę w Lincoln. Dwie dziewczyny zostały jak w pułapce w fabryce ogarniętej pożarem. Jakaś gwiazda filmowa po raz czwarty zyskała wyrok rozwodowy, pod warunkiem, że w przewidzianym terminie nie zostaną przedstawione dowody przeciwko niej przemawiające. Na stacji Paragon pan Mamery wyszedł z pociągu i wsiadł do tramwaju. Złe samopoczucie przybierało formę zdecydowanych mdłości. Jakoś szczęśliwie zdołał dotrzeć do biura, nim nastąpiło najgorsze. Siedział już za biurkiem, blady, ale całkiem opanowany, gdy do gabinetu wpadł jego wspólnik. Siemasz, Mamery, powiedział głośno pan Brooks i w sposób nieunikniony dorzucił: Zimno dziś, co? Aha, odparł pan Mamery. Bardzo nieprzyjemnie, zupełnie już mrozik w gruncie rzeczy. A, tak. Paskudna pogoda. Rzekł pan Brooks. No, a jak u ciebie wszystkie cebulki zasadziłeś? Niezupełnie, przyznał pan Mamery. W gruncie rzeczy nie bardzo miałem ochotę. – A, szkoda, przerwał mu partner. Wielka szkoda. Trzeba było je wcześniej sprowadzić. Ja to zrobiłem tydzień temu. Jak na ogródek w mieście na wiosnę, będzie całkiem, całkiem. Masz szczęście, że mieszkasz na wsi. To chyba lepiej niż mieszkać w hał. Co? Chodzi, my mamy tu dość świeżego powietrza. Ale, ale, jak się miewa twoja pani? Dziękuję. Teraz już o wiele lepiej. Miło to słyszeć, bardzo miło. Mam nadzieję, że zimą, jak zwykle, się pokaże. Kółko dramatyczne nie może się bez niej obejść. Och, nie zapomnę, jak grała w zeszłym roku. Ona i ten młody welbek. Aha, welbekowie dopiero co o nią pytali wczoraj. Dziękuję. Tak, myślę, że wkrótce będzie mogła znów podjąć swe towarzyskie obowiązki. Tylko że doktor mówi, żeby nie przeholowała. Powiada, żeby najważniejsze, nie martwić się. Moja żona powinna zachowywać spokój, nie przemęczać się, nie śpieszyć i nie brać na siebie zbyt wiele. Słusznie, słusznie Najgorsze te cholerne zmartwienia i w ogóle Ja tam już wiele lat temu Przestałem się martwić, no i tylko popatrz na mnie Zdrów jestem jak grzepa Bo inaczej to by mi do pięćdziesiątki Nie zaciągnął A ty, nawiasem mówiąc, wcale na takiego Nie wyglądasz To chyba trochę niestrawność Odparł pan Mamry Nic poza tym Kłopoty z wątrobą, do tego się to sprowadza I tyle no właśnie, właśnie, rzekł pan Brooks, chwytając okazję. Czyż nie warto jednak żyć? To przecież zależy od wątroby. <laughs> no, ale coś mi się zdaje, że trzeba się trochę zebrać do roboty. Gdzie jest ta sprawa dzierżawy w Ferabiego? Pan Mamery, który tego poranka nie był zbyt skłonny do konwersacji, dość przyjaźnie przyjął propozycję i przez pół godziny pozwolił sobie pogrążyć się w obowiązkach pośrednika obrotu nieruchomościami. Lecz pan Brooks nagle znów wybuchnął potokiem wymowy. Ale, ale rzekł, może twoja żona zna jakąś dobrą kucharkę, co? Hmm, chyba nie, odpowiedział pan Mamery. W dzisiejszych czasach nie tak łatwo o nie. Ale wasza dawna chyba nie opuszcza was. Skądże? Pan Brooks roześmiał się serdecznie. Toż to by było istne, się nie ziemi. Nie, tu chodzi o Philipsonów. Ich dziewczyna wychodzi za mąż, to najgorsze z tymi dziewczynami. Powiedziałem Philipsonowi: uważaj, co robisz, zaangażuj kogoś, o kim coś wiesz, bo jeszcze się zwali na głowę, tak na przykład trucicielka, jakże jej tam a, Andrews. Na razie nie chcę wcale posyłać wieńców na wasz pogrzeb. Powiedziałem. Philipson uśmiał się, ale to sprawa wcale nie do śmiechu i to mu powiedziałem. Słowa dają po prostu nie wiadomo, za co właściwie płacimy policji. Już prawie miesiąc a ta jakoś nie może złapać tej kobiety. Mówią tylko, że ona może obracać się gdzieś w sąsiedztwie, może szuka posady kucharki, tak piszą kucharki. Coś podobnego. Więc nie sądzisz, że ta andrus popełniła samobójstwo? Spytał pan mamr. Samobójstwo? Dobro sobie, rzucił szorstko pan Brooks. Już ty w to nie wiesz, mój drogi. Ten płaszcz znaleziony nad rzeką to tylko dla zamydlenia oczu. Takie jak ona, życia sobie nie odbierają. Możesz być pewien. Co to znaczy tak jak ona? Zmaniał trudziom ludzi arszenikiem. Za to dbają o własną skórę. Chytre jak łasice i tyle. Miejmy tylko nadzieję, że jakoś uda się ją złapać, zanim spróbuje zabrać się do kogoś innego. Powiedziałem już Philipsonowi. Więc myślisz, że zrobiła to panie Andrews? Czy myślę? Oczywiście, że ona. Miasta jak Boże Dzień. Pielęgnowała swego starego ojca i nagle umarł. A zostawił jej w spadku okrągłą sumkę. Potem prowadziła dom pewnego starszego jego mościa i ten też raptem umarł. A teraz to małżeństwo. Mężczyzna zmarła, a żonę zabrano za objawami ostrego zatrucia arszenikiem. Kucharka dała nurę, a ty pytasz, czy ona to wszystko zrobiła. Założę się, że gdyby odkopali jej ojca i tego drugiego starego, to stwierdziliby, że obaj są gruntownie nafaszerowani arszenikiem. Jak się już raz zacznie takie sztuczki, to nie można się powstrzymać. To jakoś tak wrasta w człowieka. No, no, chyba tak, powiedział pan Mamery. Wziął znowu gazetę i przyglądał się zdjęciu przy liście gończym. Wygląda zupełnie nieszkodliwie, zauważył. Całkiem miła, ma taki matczyny wygląd. Usta ma nieprzyjemne, oświadczył pan Brooks. Miał własną teorię, według której charakter człowieka maluje się w układzie jego ust. Ja bym tam ani na jotę nie ufał tej kobiecie. W miarę jak dzień upływał, pan Mamery czuł się lepiej. Sprawa obiadu trochę go denerwowała. Z namysłem wybrał niedużą rybę z wody i pudding mleczny, a specjalnie postarał się nie wybiegać od razu po jedzeniu. Ku wielkiej uldze stwierdził, że i ryba, i pudding pozostały tam, gdzie je wpakował, i że on, pan Mamry, nie doznał tym razem owego przykrego bólu, który stał się zjawiskiem niemal codziennym w okresie ostatnich dwóch tygodni. Pod koniec dnia pan Mamry był już w całkiem dobrym humorze. Widmo choroby i rachunków za wizyty lekarskie przestało go nawiedzać. Kupił pęk złocistych ryzantem dla żony, z pociągu wysiadł z uczuciem przyjemnego oczekiwania i poszedł dróżką ogrodową do willi moabry. Trochę zaskoczyło go to, że nie zastał żony w bawialni. Ciągle jeszcze tuląc pęk ryzantem, podreptał korytarzem i pchnął drzwi od kuchni. Była tam tylko kucharka. Siedziała tyłem do niego przy stole i poderwała się niemal z miną winowajczyni, gdy się zbliżył. O rany, alem się przestraszyła. Wcale nie słyszałam, jak pan wszedł od frontu. Gdzie żona? Znowu się źle czuje, czy co? A no, znów trochę głowa boli, biedulka, proszę pana. Namówiłam panią, żeby się położyła o wpół do piątej i zaniosłem jej mocnej herbaty. Pewno sobie teraz spokojnie drzemie. Ojej rzucił pan Mamry. Coś podobnego. Mnie się widzi, rzekła pani Saton, że to od tych porządków w stołowym. Mówiłam, niech się pani nie przemęcza, ale pan sam wie, jaka ona jest. Jak ją najdzie ta niespokojność, nie da rady. Ciągle musi coś robić. Wiem, rzekł pan Mamry. To nie pani wina, pani Saton. Doskonale wiem, jak pani dba o nas. Oboje. Skoczą na górę i zajrzą. Nie będą żonie przeszkadzał, jeśli śpi. Ale, ale, co mamy na kolację? Cóż, zrobiłam smaczny pieróg z siekaną wołowiną i cynaderkami, rzekła pani Saton, a to jej głosu sugerował, że gotowa jest podać rzeczywiście coś wyśmienitego i że nic sobie nie będzie robiła, jeśli nie będzie smakowało. O, o znowu ciasto, zastanawiał się pan Mamery. No dobrze. Tylko że ja... Sam pan zobaczy, jest świetny i lekki, zaprotestowała kucharka, uchylając drzwiczki pikarnika, żeby pan domu mógł się przyjrzeć. Na maśle, bo sam pan mówił, że smalec dla pana nie jest Dziękuję, dziękuję, odparł pan Mamer Na pewno będzie doskonały. Ostatnio niezbyt dobrze się czuję z żołądkiem, a smalec nie bardzo mi służy. Ano, niektórym szkodzi to fakt, zgodziła się pani Saton. Może... Panu Wątrowa, przemarzła, nie dziwota, pewna, że taka pogoda nikomu na dobre nie wyjdzie. Pokrociła się koło stołu i zabrała ilustrowane pismo, które tam czytała. Może tak zanieść pani kolację na górę? Spytała. Pan Mamry powiedział, że pójdzie i się dowie. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski czytał. Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.